Cześć, tu babka z Majce, poprawiłam sobie już włosy, mogę nagrać dla Was filmik. Czy uda mi się w 60 sekund rozwiązać taką nierówność z wartością bezwzględną? Uwaga, zaczynamy! Wartość bezwzględna z x plus 1 mniejsze bądź równe od 2. Co robię? Najpierw przepisuję bez wartości bezwzględnej. I teraz, czy i czy lub. Przekręcam to zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli mam i, x plus 1 większe bądź równe, czyli zmieniam ten znak na przeciwny i tu wstawiam zamiast 2 minus 2. Czyli mam x mniejsze bądź równe, odejmuję 1 od 1 i x większe bądź równe od minus 3. Rysuję oś, zaznaczam. Mniejsze bądź równe od 1, czyli w tą stronę, większe bądź równe od minus 3, czyli w tą stronę. Część wspólna, bo miałam tutaj i, czyli x należy do przedziału od minus 3 do 1. Okazuje się, że uda Wam się rozwiązać nierówność z wartością bezwzględną w mniej niż 60 sekund. A teraz taki komentarz. Tutaj było mniejsze bądź równe od 2. Dlatego tutaj w środku stoi i później zmieniam znak na przeciwny i jest minus 2. A co by było, gdyby było większe bądź równe od 2? Wtedy ten znaczek przesunie nam się, czyli też przesunę go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i tutaj zamiast i będzie lub. Czyli gdyby znak był w drugą stronę, byłoby lub. Jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj mam mniejsze bądź równe, większe bądź równe. Jeśli jest równe, to zobaczcie, zamalowałam kółeczka i nawiasy domknęłam.